stosujemy prostą antyoksydacyjny tonik mgiełkę przeciwstarzeniowy. Mamy odmierzone 2,5 g MSM, czyli siarki organicznej, 83,5 g hydrolatu z róży damasceńskiej. Tutaj mamy, niech sprawdzę, 5 g NMF, naturalnego czynnika nawilżającego, 4 g gliceryny roślinnej i 5 g ekstraktu z alg oraz około 1 g 25 kropel ekologicznego środka konserwującego. Teraz rozpuścimy, MSM się łatwo rozpuści tutaj w hydrolacie, bo on się rozpuszcza w wodzie. MSM ma silne działanie, oprócz tego, że antyoksydacyjne, to regenerujące, również pomaga przy problemach skórnych jak trądzik, egzema, bo działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Jest to siarka, ale inny związek tej siarki, szerzej o tym produkcie znajdziecie na naszej stronie. Teraz, kiedy mi się wszystko rozpuściło, dodajemy NMF, który nam zwiększy działanie nawilżające tego toniku. Gliceryna, ona jest bardziej gęsta. A że robimy na świeżym powietrzu, pojawiają się. Teraz dodajemy ekstrakt alg, który działa również przeciwzapalnie, ale silnieujędniająco. To jest ekstrakt z 5 alg, płynie dla wygodnej formy tutaj stosowania i użycia. I całość opcjonalnie można dodać ten konserwant na 1 gram przypada około 25 kropli, ale zachęcam, bo jakby nie trzeba wtedy tego toniku trzymać w lodówce. No jest to konserwant akceptowany przez EcoCert. A tak musielibyśmy go w ciągu 2-3 tygodni zużyć. No jeżeli wiemy, że zużyjemy, to wtedy przechowujemy go w lodówce i nie dajemy konserwantu. Całość przelewamy do butelki ściennego szkła. Wcześniej zdezynfekowanej. Zakręcamy wygodnym atomizerem. Dzięki temu możemy spryskać tonik zarówno na wacik, jak i spryskać sobie. Zawsze możemy jeszcze wymieszać przed stosowaniem. Wiadomo, jak będziemy trzymać go w lodówce, będzie przyjemnie chłodny. I gotowe. Dziękuję.